witam wszystkich kolegów bardzo, ale to bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja oglądam czasami, jak mam wieczorem chwilkę, ale tych chwilek mam bardzo mało, Darek zresztą wie, to jak coś tam mi wpadnie w oko, czy coś, czy moi koledzy tam po fachu coś powiedzą ciekawego, tam fajnie Grzesiu próbował Sojka wam tłumaczyć odnośnie tego, że gołąbki, samice, wydatek energetyczny, znoszą jajka i tak dalej. Powiem wam tak, jeżeli jest dobra karma, dobra, nie dziadujecie, że tam powiedzmy najtańszy worek za 40-50 zł, jakieś sezonówki, tylko dobrą karmę dajecie, dobrą karmę, zobaczcie, dobrą karmę, podkreślę. Tak jak my używamy dwóch karm, czyli dieta booster. Pokaż Darek, jak to wygląda. To jest petarda. To nawet nie ma co mówić. Ta dieta booster to jest odpowiednik kiedyś zmrowcy dieta proteinowa. Zajebista karma, nie ma co gadać. Tutaj jest ta faza, teraz się nazywa 3. Wcześniej się nazywała 4. Zrobili ją jeszcze troszkę mocniejszą. Nie? Także jak ktoś nie dziaduje. Worek karmy takiej to jest ponad 100, nie? No. I jeżeli nie stać cię na to, żeby karmić dobrze dużej ilości gołębi, zredukuj stado. Po co ci tyle gołębi? Chcesz być dostarczycielem konkursów? No to proszę bardzo, hoduj nawet 200 na przężycie. Ale ty żadnych konkursów nie zrobisz. Dobra karma, mniejsza ilość, dobrze karmiona. Podstawa. Mówią, że samice skrzydłami się podpierają. Panowie, to już jest zaniedbanie hodowcy. I to mówię każdemu. To jest twoje, kolego, zaniedbanie. Bo gołąb, który dostaje odpowiednią karmę, uwierz mi, odpowiednią karmę, witaminy z grupy B, bo są bardzo ważne, i dodatki, zaraz pokażę, nie ma możliwości. Jeżeli przepracujesz jesień, zimę z gołębiami, samice będą się nosić jak kury. 5 kompletów, wyplują z siebie, jakby nawet nie czuły tego. Ale o co chodzi? Najwięcej tak naprawdę wyciągają z samic, takie jest moje zdanie, młode gołębie, które są karmione przez rodziców. A jak, zaraz opowiem, jak to zrobić, żeby po prostu tej witalności u gołębi dorosłych, zatrzymać ją aż do jesieni, i później jesienią popracować nad pierzem i następny rok mieć znowu witalne gołębie. Zaprezentujemy 2-3 egzemplarze, żeby tylko wam pokazać, jak gołębie wyglądają, jak są przygotowane do lęgów, bo to jest podstawa. Słuchajcie, tu mam takie, ja tam, umówmy się, ja nic z tego nie mam. Pokazuję, co my stosujemy, jakie preparaty. Bo żadna z tych firm, możecie sobie zadzwonić i zapytać, nic mi nie oferuje za to. Ale jak coś stosujemy, to pokazujemy, nie Darek? Tutaj mamy te z Leśnej Doliny, te zdrowe skrzydło. Byłem, bo wcześniej mieliśmy, czekaj, to było z Naturala, nie? No. Tak, to moim zdaniem jest troszeczkę lepszy kombajn, nie? Ale to jest zapach wibowitu dla dzieci. Jeżeli ktoś nie chce kupować takiego wiaderka, ile kosztowało wiaderko? Oj, nie pamiętam. 7 tych? Nawet nie. Coś koło 60 zł, nie? I to jak wibowit, dosłownie. Zapach identyczny. O co chodzi? To nie stoi. Darek, bardzo kumaty, uczy się cały czas, mi się to podoba. Podaje na karmę. Osusza. 2 razy w tygodniu wystarczy. Kochani, węgiel wapnia, drożdże piwne, węglan wapniowo-magnezowy, chlorek sodu, fosforan dwuwapniowy. Z wapnem pierwiastków to tu jest ze 4-5. Panowie, wiecie ile tu jest witamin? Taka rzecz, jak jest dodana, to jest petarda. To nie ma co mówić. Jeżeli dobrze przepracowałeś jesień, czyli zadbałeś o gołębie i nie byłeś leniem, to uwierz, teraz pokażemy u samic, jak się noszą, jak kury nioski. I to nie ma znaczenia, że jeszcze nie były parowane, bo później będą jak dalej jak kury nosić się.
Ja teraz przy sprzątaniu groja ich wyrzuciłem. No, przy sprzątaniu wyrzuciłeś dużo? Tak. No. Tu jest taki preparat, ja go testowałem sobie przez 2 lata, sprawdzałem. Ten Magne Pro, nie? Dobry jest, ale moim zdaniem to jest tak w razie czego. Sobie zostawiliśmy, nie? My tam za 58 zł go kupowaliśmy, ale zobacz. Takie wiaderko, a takie wiadereczko, panowie. Cena ta sama. Sypiecie tyle samo. I co? No to się chyba opłaca bardziej, nie? My mamy 2 takie wiaderka. To akurat nam zostało. To pokazujemy. Co dalej? Przy tych gołąbkach, co jest najważniejsze, to jak już są młode gołębie, to uwierzcie mi, jak macie takie ceramiczne te... No dobra, nie ma na przykład miseczki ceramicznej, ale macie jakąś miseczkę ceramiczną, nie? Macie same konopie. To ja zauważyłem u mojego kolegi Rafała Steinhoffa i u doktora Eckharda Schwide, jak byłem w gołębnikach. Panowie, do miseczki i nawet jeżeli nie chce wam się stawiać w boksach tych miseczek, nie? Co bym zalecał, że w każdym boksie stawiacie taką miseczkę napełnioną konopią. Stare gołębie idą po swoje jedzenie, a to, co tu jest konopia, to zobaczcie, jak się skraca droga. Samica idzie tylko po konopie, nawsuwa się, trochę wody i od razu tego, jak to się mówi, jest wypełniona. Wiecie, na początku, jak papkują, to nie ma takiego dużego znaczenia, ale jak te gołębie coraz większe są, zaczynają pałeczki przychodzić, to dzięki temu to są kluchy. Ja mam archiwalne wideo, to wam pokażę, jak wyglądają gołębie czyste, ładne, dobre, lekkie. No i co? 9 dycha. No, ale to jest czyste białeczko. Wiecie, jak po tym rosną? Białko, witaminy z grupy B w konopi są. I nie ma takiej możliwości, że będzie krzywy mostek, bo mi zarzucano, człowieku, ty nie podajesz grytów, to one będą miały mostek, ten, jak to się mówi, krzywy. One tego nie strawią. To jest tak lekka, tak lekkie ziarno, że one to po prostu wciągają, przed przeproszeniem, w nosem. To plus to przy młodych jest petarda. To możecie sobie postawić 2 takie w boksie z małą ilością, tyle na dnie. Stare gołębie przyjdą i się nawsuwają, jak potrzebują. Konopie i uwierzcie, nie ma możliwości, że gołąb się zatacza. Nie ma, bo zwykłą karmę ma dla siebie, a to ładuje w młode. I nie ma czegoś takiego, że jakiś młody skrzeczy, że jest głodny. Tak? Tak to wygląda. Podejdziemy na sekundę, daj pauzę, podejdziemy do gołębnika. Patrzcie, jajka dalej noszą. Dla mnie to nie ma znaczenia. Zobacz, jak te samice wyglądają. Pierze, wszystko. No to, kurde, puszek sobie delikatnie puszczają. To właśnie o to chodzi. O, tutaj widzę babcia, też się szykuje. Ej, babciu, babciu, ej, ej, ej. To jest, to dla taty pokazuje, a to on nawet zniosła jajeczko. Widzisz, to ty, to ja cię. Widzisz, tato, jak dbam o tego, jak to się mówi, o mazanego łebka? Zobacz, jak samica się cieszy. Jest w takiej formie, że nie wiem, czy przez większość życia była w takiej formie, a to jest... Z 13 roku samica. Zobaczcie na pierze, jak wygląda. Kurde, nawet nie ma co gadać. No. Jak wygląda pokrywa, wszystko. Gołąb petarda. Tak samo tutaj, po kolei. A może weźmiemy sobie, chodź. No, chodź. No. Pokażemy, jak wygląda gołąbek. Pokaż, jak tu jest ładnie. No kurwa, no nie ma się do czego doczepić. No. Tak samo tu jest petarda. Zobacz, jak to wszystko przylega. I teraz pytanie, panowie. Czy warto dobrze karmić i nie żałować na dodatki, ale mieć mniejszą ilość gołębi? Czy wolicie oszczędzać i kupować najtańsze dziadostwo, a później te gołębie to mają tutaj
co jest bardzo istotne. Widać, czy hodowca przepracował, czy nie. Jak kupujecie gołębie i tak dalej, zwróćcie uwagę, zobaczcie tutaj, jak pokrywa jest ładna. Ona jest aż delikatniutka taka, dosłownie jak jedwab, nie? Jak ona się trzyma, ta pokrywa, nie? No. To jest Eckhart. No, widzisz, kurwa, od razu 918 wziąłem. Rafał, to teraz popatrz, jak dbam o samiczkę. Ona wszystko dostaje. Zobacz, w jakiej formie jest. Żebyś później nie krzyczał na mnie. No, fajnie, bo to jest... Rafał ma matkę jej, a matką jest samica, pełna siostra pierwszego lotnika Niemiec. W tym roku złoto i srebro zdobył na olimpiadzie. Zobacz, jak pięknie samiczka ten. 918. Właśnie tak mi się rzuciła w oczy. Mówię, a ją wezmę do ręki. No idź sobie, maleńka. Idź, idź, idź. No chodź, chodź. Co tam? Wykładnik. No. No to samo. Każda ma tak samo ładnie pierze zrobione. To jest... Zaraz do nosiedła. No to tutaj nawet nie ma co mówić, nie? O to chodzi. Trzeba przy gołębiach pracować i ten. I dbać o nie, nie? To jest właśnie z ciemnych gołąbków. A jak widzicie, no tutaj już nosówki są prawie idealnie czyste, nie? Tutaj minimalnie. No, ale tutaj pokażę Eckhardową samicę. Także. A, to jest ta 35. Chodź, chodź, chodź. To jest też fajna samica. Z tych ciemnych. Bo widać, jaki ma płaszcz długi. Nie? Im ten płaszcz dłuższy, tym gołębiowi łatwiej się leci w dalszym dystansie, takie 500, nie? On wtedy mniej potrzebuje. Super samica, laleczka taka. No, to też petarda. A samica akurat nie była w tym gołębniku i o niej widać jeszcze, nie? Przepełnienie było przy samicach i ona od jakiegoś czasu przyszła do nas, ale już się wyrównało wieże. Pracujemy cały czas, nie? Także, jak to wygląda? I mówię, nie ma to znaczenia, a jak widzicie, mazany łebek. Samica. Tyle lat, nie? Zobacz, jak ona wygląda. Jest petarda. Niosą normalnie jajka. Nie ma to znaczenia, jest po prostu ciepło. My dobrze karmimy. A jak dobrze karmimy, to jest budulec, tak? Samce? A tu jest okienko. No. Hop. Chłopaki. A, już pouciekało większość. Po Wojtku Junior, co? Junior, tak. No. Wonder. Chodź, 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 chodź. Buh. Chodź. O kurde, dziadek szybki jest. No. Tego gołębia wzięliśmy do nas. No to był w takim słabym stanie, w sensie na pierzu, nie? Ale teraz to jest petarda. Też 13 rok gołąb. No. No zobacz, on kurde ciężko go utrzymać, jest śliski, nie? Jak i tamte. No. Jaki żywotny. I to jest właśnie ta praca, którą cały czas wykonujemy. Nie zawsze mamy czas, żeby kręcić te filmy.
teraz Darka chwilę namówiłem, bo akurat o, widły ma tak docięte, że tutaj nawet karty się nie włoży, nie ma szans. Tutaj one są tak ścięte i o to chodzi. Ten ciemny mój, nie? To te, no one mają właśnie, właśnie mają tak być gołębie. No i sobie. Jest ta siła, jest ten dynamit, czyli gołębie. Dlatego mówię, lepiej odpowiednio prowadzić te gołąbki, nawet mniejszą ilość, niż tego, jak to się mówi, niż tam dziadować i na dużej ilości, ale nic z tego za bardzo nie mieć, nie? Także to tyle, chcieliśmy wam pokazać, że się da. Mówię, nie stać się, to trzymaj mniejszą ilość, ale w odpowiedni sposób, dbaj o te gołąbki, no zobaczysz, że one ci się odwdzięczą. Co z tego, że ty załadujesz 150 gołębi i zrobisz 7 czy 8 konkursów, że piątkę złapiesz z takiej ilości, to z 20 też złapiesz, jeżeli naprawdę będziesz nad nimi pracował, nie? Także tyle. Trzymajcie się. Na razie.